mamy zgromadzone, przystępujemy do krojenia naszego materiału. Tak jak wcześniej wspomniałam, mam tu jakieś resztki, kawałki materiałów, które zostały mi po innych pracach, dlatego będę z nich właśnie kroiła. Żeby sobie ułatwić, położę po prostu jedną warstwę na drugą, ale zwróćcie uwagę, że muszę takie ułożyć. Tutaj mam szczególnie taki mały kawałek tej wzorzystej tkaniny, więc muszę tak ułożyć, żeby mi tutaj wszędzie objęło. Natomiast tutaj, krojąc od razu drugą warstwę, muszę zwrócić uwagę, czy ten element właśnie sięga mi tak do końca mojego szablonu. Patrzę, że sięga, żebym to sobie ułożyła niżej i chciała sobie tak skroić, a potem okazuje się, że ja tutaj mam pustkę, tak widzicie, czyli szablon sięga dotąd, a tu nie mam materiału, także muszę sobie, jeśli chcę tak robić, jak ja tutaj pokazuję, czyli układać sobie jedno na drugi, tu mam, zobaczcie, jakieś takie nacięcie, jakaś taka dziurka, więc też postaram się to ominąć, tutaj ułożyć, żeby to wszystko mi się zgadzało i jeśli widzę, że cały szablon dobrze mi się mieści na obu warstwach materiału, za chwilę je sobie z dwoma szpileczkami przypnę i będę kroić. Oczywiście ja mogłabym też, jakby tak, żeby było jeszcze bardziej prawidłowo, położyć ten mój materiał prawą stroną do dołu. Tak samo tutaj mogłabym, bo tutaj jest lewa strona, widzę, ona jest taka jak bardziej klejąca, podklejona taką warstwą nieprzemakalną, bo to jest poliester wodoodporny. Natomiast ta taka bardziej śliska, ozdobna jest tutaj, czyli mogę w zasadzie ułożyć sobie prawa do prawej, czyli prawymi stronami do siebie i teraz położyć. I to będzie jeszcze bardziej prawidłowo, kiedy ja będę sobie rysowała wszystko na stronie, na lewej stronie tkaniny. Tutaj dodatkowo musimy zwrócić uwagę, żeby te moje pomadki w odpowiednim były kierunku, ponieważ tu jest moja góra kosmetyczki, więc tu jest góra pomadek, idziemy ku dołowi, czyli one stoją jakby do góry. Teraz sobie przypnę na razie w dwóch miejscach szpilkami, żeby mi się to nic nie przesunęło, jest wszystko równiutko. I mogę sobie od razu kroić nożyczkami dookoła, natomiast ja, żeby Wam pokazać tutaj, jak to wygląda po narysowaniu, jeszcze się upewnię, czy tu wszystko rzeczywiście obejmuje mi, obejmuje i sobie narysuję. Ja używam do rysowania mazaka znikającego, który jest bezpieczny do rysowania po tkaninach, bo potem zniknie i nie będzie śladów po nim. Nie używam do rysowania na tkaninie długopisów, kredek, takich, które nie są krawieckie. Zobaczcie, już zabieram mój szablon. Jeszcze raz zepnę sobie szpileczkami. To jest tkanina wodoodporna, więc może nie warto gdzieś tam w środek tego wszystkiego wbijać. Może za daleko tu wbiłam. Możemy sobie wbijać szpileczkę tam, gdzie jest nasz zapas centymetrowy na szef. Wtedy wiadomo, że uchronimy tą tkaninę. Mamy to wszystko narysowane. I po tych konturach teraz kroimy. Teraz już używam nożyc do tkaniny, czyli takie, którymi ja kroję właśnie moje prace. Widzicie, tutaj troszeczkę źle mi się skroiło, poprawię. Krojąc dwie warstwy, czasami potrafi się ta tkanina trochę przesunąć, pomimo spięcia, dlatego trzeba tak dosyć starannie tu ją przytrzymać. O. Tutaj zwróćcie uwagę, że na górze jest lekki łuk, czyli tu nie jest linia prosta. Staram się te dwie warstwy przytrzymać, żeby mi się nie rozsuwały. Teraz wyszło lepiej. Tak samo tutaj, tutaj przy samym brzegu przytrzymuję. Przekręcam sobie, żeby było mi po prostu łatwiej. I ostatnia prosta. Krojąc w ten sposób właśnie szablon złożony, kładąc jedną tkaninę na drugą, mam od razu dwie warstwy. Dlatego, że tutaj na tym szablonie jest napisane tkanina wierzchnia razy dwa. Czyli mam jedną w pomadki, drugą czerwoną i mamy razy dwa. Teraz musimy zadecydować akurat w takiej dwustronnej, z jakiego kawałka ja sobie zrobię ten paseczek. Ja wolę mieć ten paseczek tutaj sobie z tej jasnej tkaniny, więc sobie jakoś tutaj umieszczę. Wybieram, w którym momencie chcę to mieć, czy chcę mieć tu pomadkę, czy jakiś inny element. To jest malutki kawałeczek, więc sobie tak w powietrzu w ręku skroję i już jest. Taki wybrałam fragment. Jest skrojony. Odkładam tkaninę wierzchnią z tego samego szablonu,
Dlatego, że tutaj tkanina wierzchnia jest z tego samego szablonu co wigofil. Kroję wigofil. Wigofil nie ma jakby kierunku, więc składam go też dwoma. Składam jego razem. Kładę sobie tutaj też szablon. Już nie będę po wigofilu rysowała. Postaram się tym razem skroić dokładnie według szablonu, bez rysowania. Oczywiście to samo możemy robić z tkaniną wierzchnią, ale tkanina wierzchnia, jeśli nam się jest jakaś śliska, to może warto jednak ją narysować. Wigofil jest sztywny, bardzo stabilny, więc nie sprawia mi tutaj żadnego problemu przy krojeniu, więc sobie tutaj nie rysuję. I ostatnia prosta. Staramy się wycinać to dokładnie, starannie, dlatego że potem nasz wigofil musi dokładnie pasować do kształtu naszej kosmetyczki tutaj. No i ostatni element, podszewka. Podszewka jest, zobaczcie, taka śliska, ruszająca się. Patrzę, gdzie jest prawa, gdzie lewa strona. Tu jest moja błyszcząca strona, taka bardziej, tak, prawa strona bardziej błyszcząca. Więc żeby się potem nie pomylić, to mogę sobie tutaj nakleić cenkę na lewą stronę. Z jednej strony nakleję cenkę i z drugiej strony nakleję cenkę. Jeśli nie mam cenek, mogę sobie też taki znacznik narysować, na przykład taki lekki krzyżyk na mojej lewej stronie. Nie wiem, czy go tutaj widać. Krzyżyk na lewej stronie mojej podszewki. To samo mogę sobie zrobić na przykład na tej tkaninie wodoodpornej, żeby potem w czasie szycia się nie pomylić, że ta taka, już ustaliłam, że to jest taka bardziej klejąca, chropowata strona, to jest lewa strona, więc sobie od razu tu przykleiłam i się już na pewno nie pomylę. Tak samo tutaj. Położyłam sobie cenkę, przykleiłam. Kładę podszewkę wzdłuż tkaniny, ponieważ tu jest krajka. Tu jest wskazanie, że to jest kierunek jakby nitki prostej, więc nie dość, że kładę sobie tutaj tak, to jeszcze kładę równolegle, już od razu pokażę, o, żelazko mi się tutaj odzywa, muszę je trochę ruszyć. Zobaczcie, kładę sobie w ten sposób. Jeśli to jest krajka mojej tkaniny, to odmierzam teraz od tej krajki do nitki prostej, która jest tą taką strzałeczką czarną, tutaj jest 12 cm. Przypnę sobie tutaj szpileczkę i teraz na dole tej też od krajki 12 cm do tej strzałki i teraz mam pewność, że moja kosmetyczka jest równa. Oczywiście w kosmetyczce to tam nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, ale jeśli my się przyzwyczajimy już nawet na kosmetyczce mierzyć tą nitkę prostą, to potem będzie to nasz nawyk wyuczony, który wykorzystamy w naszych dalszych pracach. No trochę mi tutaj milimetr ścięłam papieru, nie powinno tak być, ale tak mnie złapało. Myślę, że osoby początkujące, jeśli jesteś taką osobą początkującą, to najprawdopodobniej najłatwiej Ci będzie jednak narysować tutaj kontur tej kosmetyczki, ale to już jest taka indywidualna sprawa. Ja tutaj staram się bez rysowania wyciąć, ale jeśli masz problem z wycinaniem bez rysowania, to najpierw lepiej to narysować, upiąć i wtedy skroić. Wszystko mam wykrojone. Odkładam, czyli mamy przygotowane. Tak jak na szablonach. Dwa razy podszewka, czyli dwie warstwy tutaj jest, jedna na drugiej leży. Lewe strony sobie oznaczyłam, żeby się w czasie szycia nie pomylić. Odkładam szablon. Jeden paseczek. Tutaj mam przygotowany szablon, mogę odłożyć. Wigofil też jest skrojony. Szablon mogę odpiąć. Mogę go odłożyć. Dwie warstwy. I tak samo tkanina wierzchnia. Podklejona lewa strona. Tu nie muszę, bo widzę wyraźnie, która lewa strona. Odkładamy. I w następnej kolejności rozpoczynamy szycie.